Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol, tam jest Joel, to jest Eli. No Joel SP, tak naprawdę. Świętej pamięci. Choć nie w oczach wszystkich na pewno. No, Abby musiała mieć jakiś powód. Gorzej jak nie miała. Dobra, Joel, jakiś pomysł? Gdzie dalej? Czy już wracamy? Bo jeśli wracamy, to trzeba będzie iść tędy. I zmiana klimatu wtedy. Tak podejrzewam, ale... Może niekoniecznie. No chyba, że tutaj nie będę mógł przejść. A, czyli lecimy gdzieś dalej. Nie, dobra. To trzeba mógłbyś wskazać drogę, serio. W sumie może jakaś kwestia dialogowa, rozmowa, coś, nie? A. Jak? A walk through the stars. No to dobra, no to idziemy. Nie, raczej to by się nie udało. Nie, dobra, skoro łazik już był. Tutaj już też. Gdzie musimy wyskoczyć? Chyba, że... Gdzieś tu się coś jeszcze kryje. Coś, co Eli by mogła zobaczyć. Miecz świetlny? Nie, raczej nie. Tutaj powiedzmy próbki pewnie z księżyca albo coś. Nie, ale dobra, zupełnie serio. Gdzie teraz? O, a może tutaj te wielkie, ogromne drzwi z napisem EXIT? Może to. O, raczej. Albo raczej nie? Ostrożnie. Ale w sumie co do jednego możemy mieć totalną pewność. Joel tutaj jeszcze nie zginie. Jeszcze nie. Dalsza część muzeum. Nie zaglądałem do tego. To chodźmy. Jak niby zamierzasz się tam dostać, co? No, jak widać, pominie, ma już pewien pomysł, czyli pełen rozpęd i skok. Ale skoro Joel nie sprawdza tamtej części budynku, czy tamtej części muzeum, to tam pewnie będą zarażeni, ale... W sumie po co ja chodzę i szukam zasobów? No, kurde, dobra, dzida. No tylko proszę nie na główkę, bo to by było głupie. Boże! O, Joel jak szybko wskoczył za nią. Jak na moje powinien momentalnie. Sprawiasz jeszcze komuś tyle problemów? Chodź tutaj! Nie! Hej! Kto tu ma urodziny? Oklepany argument. Czekam na rozbrysk! Dobra. Przed nami mnóstwo zwiedzania! Będzie z rozpędem czy bez? Raz kozie śmierć! Żart. O, kurde, w sumie. Joel też mądrze nie skoczył na główkę. Ale na bombę chyba bezpieczniej. Mimo wszystko. Choć niekoniecznie. Dobra, może zarażeni. Mamy pukawkę, to było widać, pod plecakiem jest. Teraz troszeczkę pewnie zamokła. Nie, tu raczej nie ma co pływać. Nie, ewentualnie jakaś karta mnie ominie. A co odnosi wiewiórki? Czy może da się wejść na górę? No skok z wiewiórki do wody to jeszcze mógłbym zrobić. Nie? No, do przodu się da. Natural History X. Nie. Podsadź mnie tam. No nie wiem. Rośliny i tak dalej, no. No weź, nie możemy stchórzyć. Tam może być grubo. No, Joel. Szczerze, ja. Argumentowałbym, że może lepiej nie, ale. No to już tam powiedzmy twoja brocha, czy ona tam wejdzie, czy nie. No. Ale ja bym się wstrzymał. Aha. Dobra, złe wieści. Drzwi są zablokowane. No, spróbuj znaleźć jakieś inne wejście. Przejdę się dookoła. Okej, uważaj. Sama uważaj. No właśnie. W okolicy są dinozaury. No ja, czy zbyt rozumne nie jest krzyczenie teraz. Centrum Historii Naturalnej. No, okej, to już było, można przeczytać wcześniej. Ej, no nie no, raczej nie będą mieli żywych eksponatów. Miejmy nadzieję. No okej, takie zwierzątka można znaleźć w Ameryce Północnej, faktycznie. Łącznie z takimi pająkami. Arachnofobia. Tutaj na szczęście nie mam. Całe Boże szczęście, bo pająków jest od cholery. Zabijałem dla nich. Trzymaj się, stary. No, raczej po łosiu. Jak pół watachy wilków. Zaczął go atakować, no, kiepsiutko to widzę.
O, i gatunek, który totalnie Amerykanie wytępili. Bizon. Mhm, tutaj nawet nie skomentują. I się w sumie nie dziwię, ja bym trzymał mordę na kłódkę po takiej akcji. No cały gatunek. Kurde, a. Ej, fizyka? To idzie. Strącić, przewrócić, potrącić. Nie no, ja się chciałbym, żeby wylądował na glebie. Da się? No. Dobra, może trzeba wziąć rozpęd. Nie, ja wiem, że w sumie po co robić takie rzeczy, ale... Nie, podstawa jest zbyt solidna, ale nie no. Jedno porządne kopnięcie. Ja widziałem ją z daleka. Saura. Oj, dinozaurzyca. Obstawiam, że może być dobra, ale... No właśnie, niekoniecznie. 80 i 80. Spoko, statystyki. Seeing. Raczej źle to przeczytałem. Znana paleontolożka. Kurde. Jej ciało przestrasza się w dinozaurową hybrydę charakteryzującą się kolczastym ogonem stegozaura, pancerzem ankylozaura i szybkością velociraptora. Jest w tej postaci wyjątkowo niebezpiecznym przeciwnikiem, ale Society Champions opracował przeciwko niej niezawodną strategię, sprawiać, by była spokojna i czuła się bezpieczna. A zagrożenie będzie zbyt blisko, by mogła zareagować. Neutralne złoczyńce są tacy. Czemu nie czynię złe rzeczy, ale ogólnie kręgosłup moralny mam i wyrzuty sumienia za każdym razem, ale no. Nie ma to wpływu na działania. To nie wiem, jak na moje kiepsko. Neutralne złoczyństwo. No ale dobra, co i na to? No dokładnie chyba tak przetłumaczyłem. Aha, już to przeczytałem. Był samotny. Sowy. Jastrząb. Czy orzeł bielik? Czy ten klasyczny amerykański z flagi? Herbu godła, czy coś tam? No troszeczkę. The four soldiers at the gate. The last one cried. Ok, cztery żołnierze przy bramie, ostatni płakał. Zobaczymy, czy... No, inaczej, dokładne tłumaczenie. Dobra, co my tu mamy? Ptaszki. Nie, dobra, ornitolog ze mnie żaden, aczkolwiek... Nie, wydawało mi się, że to jakiś trójkąt do wciśnięcia był. No, ja bym użył nawet tego słowa z końcówką wa, ale... The woman we tortured choked on her own blood. Oj, zrobił się gęsto od klimatu. Nie, ale no, nie musisz to czytać, ale... No właśnie. Okej, okay, dobra. Czyżby blizny? Ej, może poznamy blizny wcześniej. A dobra, raczej podejrzewam zarażonych, a nie ludzi, więc tą latarkę zostawię póki co. Chyba jak ludzie, to powinno być mniej strasznie. Okej, dużo tych wiadomości. Ktoś naprawdę musiał się gdzieś... Komuś Facebooka brakowało. The stragglers who snuck into camp, they just wanted food. Okej, czyli... Szablowicy, którzy wskradli się do obozu, chcieli tylko jedzenia. Ja, intruzi. W sumie też tak można. No ale pewnie zginęli. Wyłaś skór wielu? Znaczy, może butelka za wybór? Chyba, że mam nóż. Jest, dobra, no to okej. Okay. To może butelka. Nawet tutaj będziemy w przeszłości oszczędzać. O, i szmata. Ej, kurde, czyli to może dłuższy segment. A tutaj? A kid who ran to the blast. I couldn't stop him. Kto, jaki dzieciak wbiegł w wybuch? Znaczy, nie dało się. Nie udało mi się. I couldn't stop him. Okay, to może tym otworem? Może za tymi drzwiami? Dobra, sporo zapasów. I kolejna wiadomość. Nie, naprawdę teraz wolniej będę przechodził. Tu idzie wskoczyć? Nie, ale szmatę podniosę, czemu nie? Co my tu mamy? Alkohol. Powiem się, że Eli już może skręcić koktajl Mołotowa, max cegieł, dwa razy. No ja, czy w miejscu wygląda jak na takie, gdzie zaraz z kimś mielibyśmy się zmierzyć. No, jakby co, szybki rzut butelką w twarz, a właśnie czemu ja się jeszcze nie przesłuchałem? Ej, bo nie mogę. Nie, jednak mogę, dobra, na szczęście. Wygląda czysto.
Ludzie w kurtynce zamknęliśmy w środku i obaliśmy samochód benzyną. Kurde, to już jest hardcore. Jakby torturowanie kobiety, która się udusiła własną krwią, nie było. Ale nie. Podziało się grubo w tej grupie albo w tej jednostce, bo tak właściwie nie wiadomo. Ej, aż chcę chyba bardziej wyciągnąć klamkę w tym momencie, niż biegać to z butelką. Kolejna wiadomość i zwłoki. Dobra, szmat już mam na pewno wystarczająco na skonstruowanie czegoś. Pytanie jak z alkoholem, pewnie. Już też niewiele brakuje. O, i motylki. Nie ma światła. A ja mam latarkę. Pytanie, czy będzie pomocna. Co my tu mamy? List, naboje, benzyna. Dobrze widziałem? Szczerze nie wiem, czy to jest najbardziej fortunny moment na czytanie tego, ale... Chcieliśmy zakończyć to całe cierpienie, sprawić, by ludzkość się odrodziła. Za każdym razem, gdy poświęcaliśmy część siebie, przywódcy mówili, że będzie warto. Nasza grupa przestała istnieć. Oj, te hałasy. Zostaliśmy z niczym, oprócz wyrzutów sumienia. Myślałem, że jeśli tu wrócę, coś we mnie odżyje, znajdę cel. Rodzice uwielbiali tu ze mną przyjeżdżać. Z tym miejscem wiąże się dla mnie jedno z najwcześniejszych wspomnień sprzed epidemii. Sprzed okrucieństwa i barbarzyństwa. Echa przeszłości tylko bardziej mnie zdenerwowały. Nie mam ochoty dłużej żyć. Nie mogę znieść tego, kim się stałem. Nie ma drugiej strony. Dobra, ale tutaj jeszcze coś jest do podniesienia. Przynajmniej tak to wygląda. Ale nie, wiesz co? Chyba klamkę zaraz wyciągnę. No dobra, no nie ma światła. No tak, już czytaliśmy to. Dobra, Eli ma latarkę. Jest i wilk. Głupia wypchane zwierzęta. No ale akurat tak przyczajona jakby na ciebie, co? Okej, jest niedźwiedź. I dwa małe niedźwiadki. Ej, dobra, całkiem spoko, ale... Gdzie jestem zarażony? O kurde! Dzik? Guziec? Co to kurde było? No raczej bym wstawał dzika, ale... Dobrze, że Elin startował poważniej. Okej, czy dzik poleciał dalej? Siedź za męt. Tu jestem! Opowiesz o dzikim dziku, co to czy... Co było? Dzik, chyba. Jakiś zwierzak. A, świetliki! Nie blizny. Dobra, no to w drogę. Chcę rozpalić ognisko, zanim się ściemni. No chodź. No, Karol mogła sobie oszczędzić tej przygody z dzikiem. Gdyby wiedziała, że na końcu zostanie przypomniane to kłamstwo Joela, bo pewnikiem jakieś tam skojarzenie to wywołało. Seattle, dzień drugi. Dzień drugi czego? W teatrze. Czyli co, jednak Dina nie podeszła? Taki foch, solidny? No właśnie, pytanie. Czy szmaty zebrane z przeszłości przenoszą się na przyszłość? Czy teraźniejszość, tak właściwie? Dobra, widzę cały dobytek zabrany, ale... Tak, można niby poćwiczyć. No ale tak naprawdę widziałem filmiki właśnie z tą scenerią, gdzie tutaj grano naprawdę dobre kawałki. Nie wiem, przeszukajcie w internecie, naprawdę podobno można zrobić naprawdę wszystko. A ja widziałem wiele. I naprawdę dobrze to brzmiało nawet. Dobra, powinno być względnie bezpiecznie. Ellie co prawda raczej nie wyspana, spają w pozycji siedzącej. No ale miłe wspomnienia. Tylko Diny brak. Gdzieś polazła, inaczej słyszałem radio, bardzo możliwe, że właśnie tam, więc na górę. O, są mi schody. Ej, nie mogę wybierać broni, dobra, czyli nie mam już czubać. Czyli autentycznie dobiec we właściwe miejsce, scenka i zobaczymy co dalej.
Oj, to były jakieś inne dźwięki. Ja mogę jedynie zbliżyć. Dina. A. Po prostu, okej, okay. Nie chciała rzygać tam. Hej. Wyglądam seksownie. Całkiem. Naprawiłaś? Poluzowało się. Antena. Znaleźli ślady w szkole. Świetnie. Ten gość, Owen, zniknął. Znaczy, jeden dobrze pamiętałem imię. Może Tommy go dorwał. Może. A co z nią? Jeszcze nic. Romeo, zgłoś się w dwójkę. Powtarzam. Romeo, zgłoś się w dwójkę. Odbiór. To tak. Te liczby to lokalizacje. Tamta stacja telewizyjna to szóstka. Dwójka robi sporo hałasu, więc to pewnie jej główna baza. Czyli nie tylko wymioty, ale też dreszcze i tak dalej, no. Może trzeba będzie zawrócić. Wątpię. Już lepiej. Słuchaj. Wczoraj w nocy... Przepraszam. Wiem. Znaleziono ofiary w 14. Wzywam wszystkie jednostki. Odbiór. Ty 13. Nie ma jeszcze w pobliżu. Ile macie bliźni? Odbiór. Brak bliźni. Uzbrojony intrus. Mężczyzna. Odbiór. Uzbrojony intrus. Tommy. Gdzie to jest? Brzmi jak Tommy. W sumie nie jestem do końca pewna. Okej, okay, strzelaj. No... Jeśli to 7, a 12 jest tutaj, to pewnie będzie gdzieś tu. Hillcrest. Okej. Okay. Moim zdaniem to jest dobry moment, żeby się rozdzielić. Dina z powrotem do obozu, a Ellie do Hillcrest, no ale raczej nie. A może? Dina? Pójdę po niego. Namierzaj ich, okej? Tak, okej. No pytanie, czy głupio nie pójdzie za nią, tak czy tak? Podaj rękę. Na szczęście. Nie wierzę w szczęście. Ja tak. No, pytanie, czy umarł zęby po tym żyganiu? Wątpliwe. No ale... Takiego buziaczka może jeszcze nawet po żyganiu przeżyć. Chyba. Ewentualnie drugi pawik. Tak z empatii. Taki empatyczny paw. Szybko przeskoczyliśmy. Myślałem, że ta podróż będzie wykonana naszymi rękoma, jak gdyby. To na pewno tutaj? No nie, już się zgubiłaś. O! Zdecydowanie tak. To jest dobra oznaka. Ale co, tak od razu? Dobra, nie. Nie wiem, czy jest tutaj po co czekać tak właściwie. Może... Czas cisnąć. Ale, moment. Czemu by nie? Czemu by nie? No, chyba mam na to czas. To mi sobie da radę. Przez chwilę albo dwie. Okej, okay, 8 tabletek, alkohol i tak dalej. Dobra, co możemy zrobić? Nic, oczywiście, klasyka. Wróciliśmy do stanu, który bardzo dobrze znamy. 36 tabletek, tutaj mamy już wszystko na maksa. Więc się, że coś tutaj trzeba będzie wybrać. Okej, okay, klarowność tego nasłuchiwania, to się przyda. Na pewno 44 jeszcze brakuje. Znajdę gdzieś tutaj, w tym domostwie, w tej ruderze.
Może po drugiej stronie. Dobra, jak się gdzieś tam uda, zobaczymy. Może z tej strony? Po prostu drzwiami. O, 7. No i już mam ulepszenie. Suplementy, no tak, niech to tak się nazywa. Okej, okay, dobra, wcale. Wcale nie są to koksy. No, Abby, ej, sorry, Abby wygląda tak, a nie inaczej z jakiegoś powodu, prawda? Max nożyczek, cholera, no a to by się mogło przydać akurat. Ej, to znaczy... Stop, 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 ja się nie godzę na Max nożyczek. Czyli musiałbym tam to zniszczyć, tak? Nie mogę wiecznie naprawiać jednej i tej samej broni. Cholerna szkoda. No, 3/4 nożyczek, to jest naprawdę dużo. No, cholera, no. Szkoda, dobra. Ale nic nie poradzę. Ok, widać, strzałami skupili się bardziej niż trzaskaniem szyb. No. Dobra, potencjalna skarbnica zapasów i zarażonych, ale... Może nie? No, to się zaraz wejdzie, jakby co? Okej, okay, widzę bardzo dobrze tutaj to przejście. Czy tam właśnie zejście na dół? Z powtórnym wejściem na górę? To może po prostu klasycznie zróbmy to... Aha, w ten sposób. Dobra, to zamknięte, no to... Skoro tak... O cholera, nie, całej piwnicy się nie spodziewałem. To właśnie, szczerze, nie wiem, czego się spodziewałem. No, zanim ją przeczeszę, lepiej, o właśnie, odblokować sobie drugie ucieczki. Jakby co? Dobra, szczury. Z tym sobie jakoś damy radę. A, co my tu mamy? Co to było? Kto dostał pierwsze miejsce w turnieju łucznictwa? Borys Legasow, prawie jak Legolas. A było dużo właśnie ofiar ze strzałami. A, to może to jednak nie Tommy. O cholera. Nieźle. No, wszystkie najlepsze u tato. Ha. Najlepszy program zaklikaczy w całej strefie. I to był naprawdę dobry rysunek. Ma kolejne 6 tabletek. Tu też Max. Jak? 16 to jest Max, naprawdę? No przecież... Dobra, może będę mógł coś naprawić zaraz. Czy ulepszyć wręcz. No trochę jest. Taśma Max, oczywiście. Dobra, zanim to, jeszcze jedna szafa do przejrzenia. 50 śrubek. Nie, oczywiście nie. Tutaj też Max. A w pierwszej kolejności ulepszenie ciała, później ulepszenie broni. No właśnie, czy przetworzenie przedmiotów, czy... Wszyscy słyszy tyle samo. Tam dalej, twórz bomby dymne. Okej, okay, dobra, zdecydowanie. W to drzewko pójdziemy. I co możemy skręcić i z ilu śrubek tak właściwie? Ej, 78, to już na pewno na coś starczy. Przeładowanie. Obrażenia, o, to by było dobre. Tutaj pojemność już zrobiona, szybkostrzelność niekoniecznie. Ej, ile mi brakuje do tamtych dwóch ulepszeń? W takim razie. Dawaj, stabilność póki co, ale 80, no naprawdę niewiele. Większe obrażenia. Dobra, ale większe obrażenia w Magnumie też się przydadzą na pewno. No to widziałem. Znaczy, celny strzał i tak robi dużo. Ale to zrobi jeszcze więcej. Oj, przy okazji celność jeszcze. No, jak najbardziej. Pewnie, że tak. Z szacunku dla Joela, jego broń będzie chyba pierwsza ulepszona w pełni. No, teraz już jak Magnum, jak Magnum. Karabin powtarzalny, tak to się zwie. No, strzelba, pompka. Pistolet samopowtarzalny. E-rewolwer. Dobra, czyli moje nazwy jakoś tam daleko nie odbiegały od stanu faktycznego. A takie buty, dobra. I 6x6 to jest max w dalszym ciągu. Okej.
Trzeba się trzeba będzie wystrzelać najpierw. Co to za skrzypienie ponure. Nie, jak się wystrzelam, to tutaj zejdę. No jeszcze te drzwi pozostają w dalszym ciągu. A za nimi nic. Potencjalnie. No dobra, sprawdźmy jeszcze zakamarki. Nie chcę nic pominąć. Dobra, może centralnie tędy wyjdźmy. O, bo się ominęli totalnie ten sklepik. O, może i lepiej. A, to się zaraz okaże, co się na zapleczu czai. Jeśli jest to zarażony, to się chowa. Jak się chowa, no to jest to nowy rodzaj zarażonego znowu. Nie, naprawdę taki, który nie reaguje na dźwięki. Tylko jest w stanie inteligentnie przyczekać, zaczaić się. No, to to już jakiś... Powiedzmy, no, hunter? Łowca? Nie, zaczyna mnie martwić to, że nie mogę wykorzystywać swoich zapasów, bo już mam ich max. Że muszę mieć max. Zawsze jakaś dodatkowa szmata zmieści. Nie, dobra, oprócz tego co, serio, nic więcej? Dziwne. No ale w sumie skoro to blisko ludzi, było swoje strzały. No to wiadomo, że przetrzepane wszystko, ale... Ohoho. No nie, no gdzieś musi być jakiś zarażony albo coś w tym desej. Po prostu musi. No nie chce mi się wierzyć, że to jest wszystko tak ładnie i bezpiecznie, tylko sobie będę chodził, zbierał naboje i tak dalej, a tam naprawdę żadne niebezpieczeństwo mnie tu nie spotka. No, coś mi się po prostu nie chce wierzyć. Co my tu mamy? A, plakaty. Nie wiem, jest zaplecze. Jak coś. Tam będzie może pewnie przetestować. Znowu nie? Kurde. A tu co mamy? Ale to już widzieliśmy. Mają nas za off-top na szkły. A z drugiej strony? Nie dało się obrócić, ale schowała do kieszeni, jakby coś kiedyś będzie potrzebne, na pewno sięgnie do kieszeni. Znowu Max, no hol. Ej, zacznijmy strzelać do byle czego. Ej właśnie, zacznijmy strzelać do byle czego. Kora drzewa. No, ładna dziura. Dobra, ale zróbmy drugą. Powiększymy. Dobra, może by powiedzieć dwa zmarnowane pociski. I tak było faktycznie, ale zaraz je uzupełnię. Tu jest jeden. I tam wcześniej też jeden był. Czy polecę specjalnie na drugą stronę, żeby podnieść jeden nabój do Magnuma, czy tam do rewolweru? Tak. Odpowiedź jest twierdząca, jak najbardziej. Raz, że nie jest to naprawdę daleko, dwa, że no sorry, ale nie mogę pomijać takich rzeczy. Max się skądś bierze, prawda? Okej, regulamin WLF był znany już wcześniej. Ej, sorry, nie ma czasu na drzwi. Jeśli dobrze kojarzę, jeśli dobrze pamiętam, tutaj w szufladzie, dobra, okej. Ale wiecie, ja tam się martwię, że max tutaj tak naprawdę podnosiłem po jednym, czyli żeby stworzyć ten max, to naprawdę trzeba zbierać. Dobra, kawałek dalej. Znaczy, czy może to mi rzeczywiście? Tędy na górę? Może? Nie. Ej, nie wiem. Może. Nie, te okno zamurowane prawie że. No, ewentualnie bym na coś wszedł wysokiego? Chyba, że totalnie z drugiej strony, albo po prostu tu. Centralnie. Jak mam się tam dostać? Kurde. Ej, jak na moje, można było zacząć strzelać, ale by sobie poradziła. Za dużo tu tych dupków. No i byłoby ich mniej, jakbyś zaczęła strzelać. No dokładnie, trzymaj się Tomi i trzymajcie się również wy, bo w tym miejscu kończę ten materiał. Do Eli wrócimy całkiem niedługo. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie, pozdro, cześć, hej!